Atletyczny Klub Sportowy Promień Police zorganizował po raz czwarty drużynowy turniej podnoszenia ciężarów do lat 15. W zawodach wzięło udział 13 zawodników z dwóch klubów – Promień Police i AKS Białogard. Spotkanie między młodzieżą dzisiaj policką a Białogardem pokaże nam chęć dzieciaków, sprostowanie tej walki, no i osiągnięcia sportowe będą bardzo łatwiejsze, wygodniejsze. Drużynowy turniej był pierwszym w tym roku zorganizowanym przez policki klub. Rywalizowali chłopcy i dziewczęta. Młodzież miała okazję zaprezentować swoje umiejętności, które podnoszą na treningach. W kategorii dziewcząt wygrała Monika Szymanek. Zwycięzcą zawodów w kategorii chłopców został Piotr Sikorski z Promienia, który zdobył 192 punkty. Na miejscu drugim uplasował się Marcel Roczniewski ze 150 punktami. Trzecie miejsce zajął Fabian Kondracki z Białogardu, który zdobył 135 punktów. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyli Policzanie, zdobywając łącznie 460 punktów. Trzymaj, trzymaj.